Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum i otwieram 33. sesję Rady Dzielnicy 17 w Wzgórzach Krzesławickich. Projekt porządku obrad macie Państwo przed sobą. Czy ktoś ma uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Przechodzimy do punktu trzeciego. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Nie wpłynęły żadne uwagi do protokołu z poprzedniej sesji. W związku z powyższym podpisuję ten protokół. I przechodzimy do punktu czwartego. Podjęcie uchwał w sprawach nadania nazwy ulicy na terenie dzielnicy 17. Proszę Państwa, jest to projekt uchwały Komisji Kultury, Oświaty, Sportu i Turystyki, w imieniu której głos zabierze koleżanka Kruściel. Bardzo proszę. Proszę Państwa, na Komisję Kultury jeszcze w czerwcu wpłynęło pismo od księdza proboszcza Jana Abrahamowicza, który w imieniu mieszkańców zwrócił się do nas z prośbą o podjęcie starań, aby nazwać jedną z ulic bezimiennych będących na terenie dzielnicy 17 imienia księdza Jana Hyca. Do tego pisma dołączona była teczka z podpisami mieszkańców, było ich 894. Był również życiorys księdza Jana Hyca. Komisja pozytywnie przychyliła się do prośby, jednak wtedy tak wyniknął problem, że no, musieliśmy rozeznać, czy w ogóle taka ulica istnieje, czy w ogóle jest taka ulica na terenie dzielnicy godna takiego nazwania. Znaczy, znalazła się taka ulica. Nie wiemy, czy godna, czy mniej, czy bardziej. To się dopiero pewnie i okaże. No w każdym razie jest taka ulica, macie ją Państwo tutaj w projekcie uchwały jako działka numer 302 łamane przez 1 i 306 łamane przez 1 Lubożycka Boczna. To jest nasza propozycja. Nie wiemy, jak to się spotka nam dalej, jak to potoczy się sprawa tej ulicy. No jednak chcieliśmy pozytywnie zaopiniować prośbę zgłoszoną przez tutaj księdza prałata i mieszkańców. Mamy taką ulicę, no i chcieliśmy, tu przygotowaliśmy projekt uchwały. Komisja jednogłośnie przyjęła projekt tej uchwały. Tu ten problem największy, jaki był, to właśnie o to, żeby ta ulica była w miarę godna tego imienia i tej osoby. No ale no, nasza dzielnica, no, już większość nazw ulic ma, dlatego no, jest tutaj taki pomysł, zobaczymy, co z tego wyniknie. No, na razie potrzebny jest taki pierwszy kroczek, żeby rozpocząć takie działania i to jest właśnie projekt tej uchwały. Nie wiem, wystarczy. Proszę Państwa, dziękuję. Zarząd opiniuje pozytywnie projekt uchwały. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć, że no, największym problemem jest to, żeby w ogóle była jakaś ulica bezimienna, ponieważ w Wydziale Geodezji, który, dokąd trafi nasza uchwała i będzie się dalej zajmowała tą sprawą, przy tym wydziale jest zespół do spraw nazewnictwa ulic i według informacji, które ja posiadam, to więcej jest propozycji nazw niż ulic bezimiennych. Dlatego takim, że tak powiem, celem było znalezienie jakiejś działki drogowej, która do tej pory jest jeszcze nie nazwana, i taką działkę drogową intensywnie szukała koleżanka Mikulska i znalazła w Grębałowie. Ona do tej pory funkcjonuje jako Lubożycka Boczna, ale nie jest to jakaś oficjalna nazwa, czyli tą działkę proponujemy, żeby nazwać. I tyle by było od zarządu, a teraz otwieram dyskusję i oddaję głos koleżance Mikulskiej, która się zgłasza. Proszę. Wiem, że muszą wyrazić zgodę mieszkańcy. Jeżeli ktoś mieszka przy tej ulicy, to musi wyrazić zgodę. I już wiem, że mamy wśród radnych mieszkańca tej ulicy. Znaczy nie, ja nie jestem mieszkańcem, jestem w okolicach mieszkam, ale znam mieszkańców, tam jest w tej chwili dwa domy są. Dwa domy przy tej ulicy. Kwestia będzie przekonania tych mieszkańców.
Tyle. A mam nadzieję, że za godnym nazwiskiem opiekuna ulicy podciągniemy i stan techniczny tej ulicy do góry, bo w tej chwili to nie lisuje to ze sobą. Trzeba to zrobić. Karetka już zabierała głos, kolega Dziedzic zabierał. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać jeszcze głos? Nie widzę. No to przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Będę liczył, kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę. Dziękuję Państwu. Tak jak tu było powiedziane, no to jest jeszcze daleka droga, bo to zespół do spraw nazewnictwa ulic się zajmie tym problemem. Przepraszam bardzo, zawsze wyłączam. Przepraszam. A później... A tą drugą też trzeba wyłączyć. Później Wydział Geodezji przygotowuje projekt uchwały, którą musi przegłosować Rada Miasta. To jest tylko od nas propozycja, a nadajemy bieg sprawy. Co będzie dalej, zobaczymy. Przechodzimy.